W dniu dzisiejszym około godziny 9 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pożarze zabudowań pomiędzy miejscowościami Tuszyn a Mościsko. Na miejsce zadysponowane zostały 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy ochotniczych straży pożarnych z Mościska i z Piskorzowa. Po przejeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że nie palą się zabudowania, tylko palą się na składowane pozostałości roślinne, gałęzie ze ściętych drzew. Pożar mocno rozwinięty, silny wiatr. W celu ugaszenia pożaru podano 2 prądy wody. W chwili obecnej trwają czynności polegające na dogaszaniu, przegrzebywaniu przy wykorzystaniu fadromy, która tutaj jest na terenie. I po prostu akcja będzie troszeczkę wydłużona, dlatego że wodę musimy dowozić ze zbiornika. Nie ma tu sieci hydrantowej, więc działania będą troszeczkę wydłużone. Jeżeli chodzi o przejazd drogą Mościsko-Tuszyn, częściowo on będzie utrudniony w momencie, kiedy podejmujemy działania gaśnicze. Przy laniu wody wytwarzamy dużą ilość pary. W związku z tym wymieszana z dymem tworzy bardzo silne zadymienie, które przechodzi przez pobliską drogę. Na miejsce przybyła policja, która będzie prowadziła czynności dochodzeniowo-śledcze w celu ustalenia przyczyny pożaru. Jeżeli chodzi o przypuszczalną przyczynę, tak jak powiedziałem wcześniej, tą sprawę będzie prowadziła policja.